Dolny Śląsk. Tutaj ponad 30 lat temu rozpoczęła się historia naszej rodzinnej firmy Tarczyński. W Ujeźdźcu Małym, położonym na granicy powiatów Trzebnickiego i Milickiego, stworzyliśmy unikatowy w skali Polski i świata zakład. Od początku działalności naszej firmy dostrzegamy niezwykłe walory tego regionu, czując dumę, a jednocześnie obowiązek promocji naszych pięknych okolic. W położonej między wzgórzami Trzebnicy znajduje się wiele cennych zabytków, w tym między innymi XIV-wieczna bazylika świętej Jadwigi wraz z zespołem klasztorno-kościelnym, będącym jednym z największych tego typu obiektów w Europie Środkowej. Jednym z symboli miasta jest kot, dlatego z myślą o mieszkańcach i turystach powstała tutaj kocia ścieżka, szlak turystyczny wiodący przez centrum Trzebnicy. Wizytówką są także malownicze stawy trzebnickie, na które składają się akweny wodne, wyspa i urokliwe alejki spacerowe. Nie sposób nie wspomnieć o rotundzie pięciu stołów czy wąwozie lessowym, przez który przebiega szlak rowerowy prowadzący z Wrocławia do Trzebnicy. Po środku malowniczych pól rzepaku znajduje się zagajnik miłości, unikatowa formacja drzew tworząca charakterystyczne serce. Górka Prababka z blisko 14% nachyleniem terenu przyciąga rowerzystów, a na miłośników natury czekają tu stawy milickie, będące częścią Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy. Do rybackich tradycji tego miejsca oraz jego unikatowych walorów przyrodniczych nawiązuje Centrum Edukacyjno-Turystyczne Naturum. Mieści się tutaj skansen, dom rybaka czy ścieżka zmysłów, opowiadająca o znajdujących się w Dolinie Baryczy lasach, które stanowią dom dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Barwne krajobrazy odkrywać można także płynąc kajakiem po najwolniejszej w Polsce rzece Barycz oraz jej dopływach. Od północy z Baryczą graniczy Mielicki Park Pałacowy z licznymi ścieżkami spacerowymi, drewnianymi mostkami oraz klasycystycznym XVIII-wiecznym Pałacem Malcanów. Perłą regionu jest również kościół szachulcowy pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, protestancki XIX-wieczny kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej czy barokowy pałac rodu von Burghause. Milicz nieoficjalnie określany jest rowerową stolicą Dolnego Śląska, między innymi za sprawą ścieżki rowerowej imienia Ryszarda Szurkowskiego, upamiętniającej legendę polskiego kolarstwa. Jej trasa przebiega wzdłuż dawnej kolei wąskotorowej z Sułowa Milickiego aż do Grabownicy. Dzisiaj koleją parową można przejechać się natomiast w Krośnicach. Tu od 2013 roku kursuje ona na terenie zespołu pałacowo-parkowego dawnej rezydencji rodziny Vollmersteinów. Wartymi uwagi są także znajdujący się w Duchowie XVII-wieczny drewniany wiatrak Koźlak, żmigrodzkie ruiny XVIII-wiecznego pałacu Hatzfeldów czy położony w Wałkowej Dom Drzewa. Jest on obecnie ośrodkiem edukacji przyrodniczo-leśnej, mieszczącym się w zabytkowej wyłuszczarni Szyszek. Ukształtowanie terenu oraz żyzne gleby stanowią idealne podłoże do hodowli wielu gatunków owoców. Miejscem ich uprawy są między innymi znane i cenione w całej Polsce winnice i sady w Cerekwicy. To właśnie stąd jesteśmy. Tu żyjemy i pracujemy. Zapraszamy w nasze strony.